Grupa numer 6. Grupę numer 6 odwiedziliśmy w deszczowy, ale piękny dzień. Piękny, bo przepełniony radością. Zobaczmy, co pielgrzymom grupy numer 6 dokucza najbardziej podczas trasy. Czy może jest to dzisiejszy deszcz? Posłuchajmy, co pielgrzymom dokucza najbardziej. No, w dniu dzisiejszym to chyba taki mały kapuśniaczek, ale jesteśmy w dobrych nastrojach i oprócz pęcherzy na nogach, to jest wszystko w porządku. Słońce. Nie wiem, no chyba pogoda zła, czy coś takiego. Na pewno zmęczenie, otarcia, różne bąble. Chyba nogi. A na razie nic, wszystko w porządku jest. Troszkę ścięgna bolą, zmęczenie i chyba już nic poza tym. Nieposłuszeństwo innych pielgrzymów, bądź jestem porządkowy, tak jak koledzy. Poranione nogi najczęściej, ale to jest do opanowania i można przy pomocy naszej służby zdrowia wyleczyć i maszerować dalej. Osobiście chyba deszcz, zdecydowanie wolę słońce. Jak dobrze kogoś mieć, to nie jest tak trudne, jeśli tego chcesz. Jak dobrze kogoś mieć, być pocieszanym i pocieszać też. Jak dobrze kogoś mieć, to nie jest tak trudne, jeśli tego chcesz. Różne intencje ludzie niosą na Jasną Górę. Ja myślę, że tak jak w całym życiu, po prostu szuka się Boga, szuka się bardzo bliskiego kontaktu z Panem Bogiem poprzez Matkę Najświętszą. Szukają miłość. Miłość. A, pozdrawiam rodziców z Lublina. Mamo, tato, kocham was. Serdeczne pozdrowienia. Ludzie szukają Boga. Wszystkim zależy na modlitwie i przede wszystkim na dojściu na Jasną Górę. Na czym? No na tym, żeby się na pewno czyścić jakoś, w jakiś sposób, wyciszyć. Bo ja na przykład tak mam, że teraz się idę modlić za uratowanie życia, bo bym poszedł już na tamten świat. Ale wszystko wyszło w porządku, teraz muszę pomodlić. Podziękować Matce Boskiej za uratowanie życia. Nie wiem. Myślę, że część ludzi pielgrzymując nie do końca wie, czego poszukuje, ale myślę, że Pan Bóg sprawia swoją łaską, że odnajdują sens i cel swojego pielgrzymowania. Niektórzy pielgrzymują, niosąc przed tron Matki Bożej wiele różnych intencji. W intencji swoich najbliższych pielgrzymują, prosząc o różne łaski. I myślę, że właśnie to ten wysiłek, to cierpienie, pryszcze na nogach są pokonywane między innymi dzięki wierze, dzięki osobistemu doświadczeniu Pana Boga podczas tego pielgrzymiego szlaku. I właśnie o to chodzi. Przyjaźń to dar, przyjaźń to skarb, nie kupisz jej za żadne pieniądze. Przyjaźń to dar, przyjaźń to skarb, nie kupisz jej za żadne pieniądze. Jedzie szóstka z daleka, na nikogo nie czeka, że od nich ułaska, że to Jedzie szóstka z daleka, na nikogo nie czeka, że od nich ułaska, że to
się tempo, to ma.